kolejnym odcinku naszego cyklu Sportowy Kraków sprawdzimy, czy Kraków jest miastem dla osób, które lubią siłownię i lubią uprawiać fitness. Jak zawsze jest z nami Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Cześć Michał. Cześć. No to Michał, powiedz proszę, jak wygląda ta infrastruktura, jeżeli chodzi o siłownię i o fitness w naszym mieście? Tej infrastruktury powstaje coraz więcej. Coraz częściej siłownie czy sale do fitness powstają jako takie integralne części obiektów sportowych, które są budowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Czy to w przypadku hal sportowych, czy w przypadku krytych pływalni, tak jak to ma miejsce tutaj przy Eisenberga. Tutaj mamy bardzo profesjonalną siłownię, natomiast podobna siłownia znajduje się chociażby w Centrum Zapaśniczym KS Bieżanowianka. I tych obiektów powstaje coraz więcej. Liczne kluby sportowe posiadają też swoje siłownie, oczywiście na mniejszą skalę niż to mamy tutaj. Natomiast sale do fitnessu, chociażby przy wszystkich centrach Concom Zone, czyli krytych basenach. Siłownie czy sale do fitness powstają też coraz częściej jako integralne elementy hal przyszkolnych. Takie pomieszczenia są specjalnie dedykowane właśnie pod zajęcia fitness czy zajęcia siłowe. No właśnie, od czego zacząć, żeby nasze ćwiczenia, czy to na sali fitness, czy na siłowni, były bezpieczne i jak najbardziej efektywne? O tym opowie nam Kaja Pawłowska, trenerka personalna. Dzień dobry. Dzień dobry. Najlepiej zacząć od tego, co nam siedzi w głowie, od tego, co byśmy chcieli osiągnąć i co sprawia nam przyjemność. Jeżeli już wiemy, co chcemy robić, najlepiej zacząć powoli, ostrożnie, skupiać się na tym, żeby dane ćwiczenie nie sprawiało nam dolegliwości. Najlepiej zaczynać jest od małych ciężarów, skupić się na najbardziej fizjologicznym ruchu, żeby wykonywać go po prostu poprawnie. No właśnie, bardzo często zdarza się tak, że wszystkie kobiety czy panie przypominają sobie, że trzeba się rozebrać na plaży i wszyscy teraz chodzą na siłownię, trenują jak najwięcej. Czy to jest zdrowe, czy absolutnie nie. Czy powinniśmy ten trening rozłożyć na partie i zacząć właśnie tak jak pani trener mówiła, od tych mniejszych obciążeń, mniejszego wysiłku i stopniowo go sobie zwiększać? To znaczy tak, każda na pewno okazja jest dobra do tego, żeby poprawić nasze życie i nawyki, natomiast na pewno nie wolno porównywać się do kolegów, koleżanek czy osób z siłowni, tylko zaczynać od własnego pułapu, czyli najpierw ostrożnie wprowadzający trening, dopiero następnie z progresem, rozwijać się i osiągać coraz lepsze wyniki.